Cześć, ja jestem Grzegorz, wy jesteście na Czysta Kultura i dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o Grze o Tron, więc bez niespodzianki, a konkretnie o tym, czy ona w ogóle zostanie jeszcze kiedykolwiek dokończona. Mówię o Pieśni Lodu i Ognia, mistrza Martina, który no nieco ociąga się z pisaniem. I to nieco ociąga to oczywiście jest bardzo kolokwialne stwierdzenie, bo od Tańca ze Smokami minęło 9 lat, właściwie minie za kilka dni, bo 12 lipca 2011 roku Martin oddał Taniec ze Smokami. On ukazał się w amerykańskich, w anglojęzycznych księgarniach. W Polsce musieliśmy oczywiście jeszcze chwilę poczekać, zanim Taniec się ukazał. No ale nie zmienia to faktu, że minęło już 9 długich lat i niestety nic nie wskazuje na to, by Wichry Zimy ukazały się w tym roku, ani w następnym. Może za dwa, ale to też zależy od tego, jak faktycznie Martin się zepnie, a na razie musimy zadowalać się kolejnymi obietnicami. I żeby lepiej zrozumieć, o czym dokładnie mówimy, musimy cofnąć się nieco w czasie, dokładnie do 21 maja 2019 roku. To właśnie wtedy Martin na swoim blogu zapowiedział, że pojawi się na Worldconie w Nowej Zelandii, i zamieścił także stosowny wpis dotyczący Wichru Zimy, no wiadomo, że jego fani najbardziej właśnie na to czekają i ja ten wpis teraz przytoczę w oryginale. But I tell you this, if I don't have the Winds of Winter in hand when I arrive in New Zealand for Worldcon, you have here for my formal written permission to imprison me in a small cabin on White Island overlooking the lake of sulfuric acid until I'm done. No, brzmi groźnie, prawda? Ale wydawało się, że skoro taka zapowiedź, tak zdecydowana zapowiedź się pojawia, no to Martin jest przynajmniej w takiej finałowej fazie kończenia Wichrów Zimy. Jak się okazało, minął rok i nadal jesteśmy w lesie. I znowu przenosimy się w czasie, tym razem do 23 czerwca tego roku, gdzie kolejna notka na blogu Martina się pojawia, no i tam oczywiście informuje, że czuje się dobrze i super. I informuje także o tym, że siedzi sobie w domku w górach, na takiej kwarantannie, jest zamknięty i to sprzyja, te warunki mu sprzyjają w pisaniu Wichrów Zimy. Martin poinformował, że ukończył 5 kolejnych rozdziałów, co jak możemy sobie łatwo policzyć, oczywiście mówimy tylko o tych rozdziałach, o których wiemy na 100%, że powstały, do tych 11, które już gdzieś tam zostały oczywiście ogłoszone. Tam były m.in. Tyriona, Baristana, Aszy, więc trochę tych rozdziałów było, no ale było ich 11. No i teraz dodajemy sobie 5, więc gdyby to faktycznie było tylko tyle, to jest dość skromnie. Oczywiście nie wiemy, czy faktycznie jest tylko tyle, ale chciałem przypomnieć, że Taniec ze Smokami miał tych rozdziałów ponad 70, więc no jest gdzieś te pole do tego, żeby dystans nadrabiać. Dokładnie nie wiemy, ile tych rozdziałów jest, ale też umówmy się, minęło 9 długich lat. Nawet gdyby tych rozdziałów było pisanych kilka rocznie, to książka powinna zostać już dawno ukończona. Autor w swoim wpisie zapowiada, że pojawi się podczas przyszłorocznego Worldconu w Nowej Zelandii i tam już oczywiście po tej erze post-covidowej będzie mógł stawić się z Wichrami Zimy, co jest no już taką jawną zapowiedzią tego, że w tym roku możemy się absolutnie pożegnać z marzeniami o książce i wydaje się, że jednak ten przyszłoroczny termin także jest dość wątpliwy, bo tych zapowiedzi właściwie od 2013 czy 2014 roku było mnóstwo i praktycznie co roku na blogu Martina pojawia się notka o tym, że już jest blisko, że już za chwilkę, że pracuje pełną parą, no a jednak ostatecznie i koniec końców nic z tego nie wychodzi. Trzeba też przypomnieć o tym, że Martin pracuje przy kilku innych projektach. To jest oczywiście House of Dragon, to jest oczywiście White Cards, to jest oczywiście Who Fears Dead. I tego troszkę po prostu jest i we wszystkich tych projektach on jest jakąś znaczącą osobą, a też weźmy poprawkę na jego wiek, 71 lat, to jest dość sporo, a tych zajęć na głowie ma, no i trzeba się oczywiście skupić jeszcze na pisaniu książki i to bardzo zagmatwanej książki, bo tych wątków pootwieranych przez Martina jest całe mnóstwo
I to musi mieć po prostu ręce i nogi, więc jak rozumiem, to też nie jest taka prosta sprawa. No ale znowu wracamy do punktu wyjścia i do tego, że od premiery Tańca ze Smokami minęło bitych 9 lat, więc troszkę sporo. Martin wspomina również stare czasy, rok 1999, kiedy to pracował nad Nawałnicą Mieczy i kiedy w ciągu miesiąca potrafił odłożyć na półkę 150 stron rękopisu czy maszynopisu. Mniejsza o to. Więc to było tempo zawrotne i faktycznie jest to znakiem tego, że wtedy ta energia go rozpierała. Teraz, kiedy pracuje przy tak wielu projektach i ma tak wiele na głowie, a tak niewiele czasu i nie wiadomo jak jest z tą weną, no to idzie mu to zdecydowanie gorzej. Tak jak mówię, na razie wiemy o 16 rozdziałach, a też przypomnę, że te rozbieżności, jeśli chodzi o lata pomiędzy kolejnymi książkami, no były stosunkowo niewielkie. Między Grą Tron a Starciem Królów to były 2 lata, między Starciem Królów a Nawałnicą Mieczy to były 2 lata, później do Uczty dla Wron to już było 5 lat, no i do Tańca ze Smokami to było lat 6. Więc ta różnica, ten dystans, jeśli chodzi o długość, powiedzmy, produkcyjną książki była coraz dłuższa, okej, wiadomo, jakby robi się to coraz bardziej zagmatwane, plus serial był, więc też domyślam się, że HBO tam naciskało, żeby jednak się Martin z zakończeniem książki nie spieszył. Ale do czego zmierzam? Wydaje mi się, że jeśli zaczynamy jakąś serię, zaczynamy jakąś książkę, to jest troszkę tak, że nie chcę powiedzieć, że podpisujemy jakiś taki magiczny kontrakt z autorem na to, że ta opowieść zostanie dokończona, bo to wcale tak być nie musi. Ale autor daje nam pewną obietnicę. Pewną obietnicę, która sprawia, że możemy czuć taką pewność, że jednak historia zostanie dokończona, a w tym przypadku mówimy o światowym fenomenie, gdzie praktycznie czytelnicy fantazy czekają na zakończenie od lat i nie mogą się tego doczekać. To jest duże zobowiązanie, to jest duża presja, ale wydaje mi się, że jeśli z czytelnikiem taką umowę niepisaną się zawiera, to warto jej dotrzymać. I ja mam bardzo konkretne obawy, bo tak jak mówiłem, nie spodziewam się w tym roku, w przyszłym, w 2022 roku, też mam bardzo poważne obawy, czy te wichry zimy będą, może 2023, powiedzmy 2022, 2023, przełom może święta, to może być ten czas, kiedy wichry faktycznie zostaną wydane, ale pamiętajmy jeszcze o ważnej sprawie, gdzie jest Sen o Wiośnie? Saga się kończy Snem o Wiośnie, a skoro przy wichrach jest tak długa przerwa i ona za chwilę urośnie w ponad dekadę, bo to już na dniach, to co z Snem o Wiośnie? Wydaje mi się, że istnieje bardzo duże ryzyko, że cała saga po prostu nie zostanie przez Martina dokończona. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania w tym temacie, czy faktycznie Martin zdoła dokończyć Pieśń Lodu i Ognia, kiedy będą wichry zimy, czy doczekamy się Snu o Wiośnie, bo to są wszystko bardzo żywotne i podstawowe pytania, tak mi się wydaje, też Gromotron tu zajmujemy się dość często, więc jest to też w gestii naszych zainteresowań jak najbardziej i to właściwie wszystko, to taki materiał, w którym chciałem się z wami podzielić na szybko wrażeniami z tego ostatniego wpisu i z tej kolejnej niespełnionej obietnicy Martina, którego bardzo, bardzo szanuję za to, co już nam dał, za te wszystkie wspaniałe książki i ten świat, który wykreował, bo to jest genialna sprawa, ale mam też pewne obawy i chciałem się nimi z wami podzielić i teraz czekam na wasze zdanie, czy myślicie podobnie, czy jednak uważacie, że ten proces twórczy gdzieś tam zamknie się szybciej. A o wichrach zimy jeszcze pewnie będziemy rozmawiać z Dawidem, bo jesteśmy umówieni na osobny film, więc pewnie w lipcu taka produkcja wleci na kanał. A w tej chwili to już wszystko. Komentarze są tradycyjnie do waszej dyspozycji. Dawajcie łapki w górę, jeśli materiał wam się podobał, a jeśli nie, to w dół, trudno. A ja się z wami teraz żegnam i zapraszam do waszych kolejnych produkcji. Cześć!